Witamy w kolejnym odcinku Quick Fix, czyli krótkich poradach serwisu Gunfire. Dziś zajmiemy się układem ESCU, a dokładnie w jaki sposób możemy sprawdzić, czy jednostka jest sprawna przed jej zamontowaniem. Czyli uruchomimy tryb serwisowy. Pokażemy również, w jaki sposób ją programować już po zamontowaniu. Jeśli decydujemy się na samodzielny montaż, pamiętajmy, że może to wiązać się z utratą gwarancji. Najlepiej dlatego montować ją w naszym autoryzowanym serwisie. Do sprawdzenia posłuży nam nowa jednostka ASCU Gen 3 do gearboxów typu V3, silnik, połówka szkieletu, do którego będziemy montować ASCU, penseta lub inne narzędzie z cienkim zakończeniem, akumulator oraz imadło dla większej wygody przytrzymania silnika. W pierwszej kolejności montujemy płytkę selektora oraz przerywacz, który otrzymujemy w zestawie z układem ASCU. A następnie samą jednostkę. Ustawiamy płytkę selektora w taki sposób, by nie wciskała tego oto switcha. Podłączamy silnik dla większej wygody, stabilizując go na przykład w imadle. Pamiętajmy, by najlepiej używać silników z mocnymi magnesami, najlepiej neodymowymi. Podpinamy akumulator i w przeciągu 3 sekund podnosimy przerywacz. Jak słyszeliśmy, były 3 długie sygnały dźwiękowe. To znaczy, że mamy uruchomiony aktualnie tryb serwisowy. Teraz możemy sprawdzić, czy za każdym podniesieniem przerywacza jednostka wydaje sygnał dźwiękowy oraz nawet przy jego przytrzymaniu, czy ten sygnał się utrzymuje. Widać również małe ruchy silnika. Oznacza to, że sensor przerywacza jest w pełni sprawny. Teraz, jeśli chcemy sprawdzić działanie trybów ognia, wciskamy mikrostyk odpowiedzialny za spust. Teraz mamy ustawiony tryb pojedynczy. Kiedy naciśniemy mikrostyk od spustu, powinien nastąpić jeden jednosekundowy ruch silnika. Oznacza to, że ogień pojedynczy oraz aktywny hamulec działają bez zarzutu. Teraz przestawiamy płytkę, by był wciśnięty switch. Jeśli naciśniemy teraz spust, nic się nie stanie. Należy podnieść przerywacz i teraz wciskamy mikrostyk. Teraz, jak widać, nastąpiły 2 jednosekundowe ruchy silnika. Oznacza to, że ogień automatyczny, również z aktywnym hamulcem, jest w pełni sprawny. Jeśli chcemy sprawdzić wtyk aktywnej komory, czy jest sprawny, to za pomocą niewielkiego szpikulca lub pensety zwieramy ze sobą konektory, po którym powinien nastąpić sygnał dźwiękowy. Jeśli po wciśnięciu mikrostyku spustu nic się nie dzieje, silnik obraca się cały czas lub zwalnia po jednej sekundzie zamiast się zatrzymać, oznacza to nieprawidłową pracę jednostki, co może przełożyć się na późniejsze problemy. Jeśli zaraz po podłączeniu akumulatora silnik zaczyna się obracać cały czas, jednostka została spalona. Jeśli decydujemy się na samodzielny montaż, pamiętajmy, że może to wiązać się z utratą gwarancji. Najlepiej dlatego montować ją w naszym autoryzowanym serwisie. Jeśli sprawdziliśmy, że układ, który chcemy zamontować, jest sprawny, mamy już go zamontowanego w replice, to przejdźmy do jego programowania. W przypadku ASCU Gen 3 do gearboxów V3 jednostka posiada łącznie 7 trybów programowania. Pierwsze 4 do repliki rodziny G36, a 3 ostatnie dla rodziny AK. Akurat posiadam replikę z rodziny AK od Endel, z zamontowanym już układem ASCU. Zatem, by przejść do programowania, należy podłączyć akumulator, mając replikę zabezpieczoną. Teraz
Teraz jesteśmy w trybie programowania. Przez ilość kliknięć wybieramy dany program. Ja chcę ustawić program numer 5. Wciskam spust na potwierdzenie. Słychać długi sygnał dźwiękowy, następnie krótki. I teraz replika jest gotowa do działania. W przypadku replik rodziny AR i układu ASCU Gen 4 programów mamy tylko 4. Podłączamy akumulator, przełączamy na tryb automatyczny i wciskamy spust. Ponownie słyszymy długi sygnał dźwiękowy. Ja chcę wybrać program 3. Wciskamy spust na potwierdzenie i replika jest gotowa do działania. Dla replik tej rodziny została wykonana specjalna aktywna komora, która wykrywa koniec kulek w magazynku, przez co replika przestaje strzelać. Jeśli mamy ją podłączoną i chcemy ją uruchomić, postępujemy podobnie jak w przypadku programowania trybów ognia. Podłączamy akumulator i wciskamy sensor, który znajduje się pod boltkaczem. Jak było słychać, nastąpiły dwa długie piknięcia i jedno krótkie. Dwa oznaczają, że komora jest właśnie aktywna. Jeden oznacza, że komora jest wyłączona. Jak widać, replika już nie strzela. Jeżeli chcemy używać aktywnej komory, najlepiej używać jej z magazynkami typu Real, Low lub Midcap, gdyż kiedy skończą nam się kulki w magazynku, replika przestanie strzelać. W przypadku magazynków typu High Cap może to być nieco utrudnione. W razie jakichkolwiek pytań kontaktujcie się z serwisem sklepu Gunfire. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli decydujemy się na samodzielny montaż, pamiętajmy, że może to wiązać się z utratą gwarancji. Najlepiej dlatego montować ją w naszym autoryzowanym serwisie.